Witamy. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa. Opozycja straszy, że przez PiS będziemy mieli mroźną, zimną zimę, a tymczasem ustalenia konkluzji szczytu europejskiego są takie, że to Władimir Putin jest winien wszystkiemu, a nie Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki. Znaczy mamy dwie różne rzeczy, bo oczywiście z punktu widzenia rynku energii w Europie kwestia gazu jest najbardziej istotna, ale przypominam panu, panie redaktorze, po pierwsze my energii w Polsce produkujemy z gazu bodajże 7-8% całego wolumenu, reszta to jest węgiel brunatny, węgiel kamienny i OZE. A po drugie, no, opozycja mówi o mroźnej zimie w aspekcie całego dance macabre, który mamy przy okazji węgla. Węgla dla gospodarstw indywidualnych. Ta historia zaczęła się na wiosnę. To była prywatna, indywidualna decyzja Mateusza Morawieckiego, że przedwcześnie no bardzo brawurowa, można powiedzieć. Daje się przykład innym. No ale sami wie pan, tylko że problem właśnie polega na tym, że odmroziliśmy sobie troszkę ręce. Bo co się stało? No jeżeli na wiosnę przed decyzjami Mateusza Morawieckiego nałożenie takiego specjalnego embargo na węgiel, bo z Rosji. Przypominam, że jakoś nie nałożono wtedy ani embarga na ropę naftową, ani na gaz. A to z tych dwóch... No, cała Europa korzysta jeszcze z tego. No ale z tych dwóch się finansuje przede wszystkim budżet rosyjski, a więc też wojnę na Ukrainie. Bo to jest przyczyna, dla której zaczęto patrzeć na każdy produkt z Rosji w kategoriach właśnie finansowania wojny. No więc wtedy przypominam, że węgiel kosztował 700-900 zł dla odbiorcy indywidualnego. Mieliśmy normalny rynek, byli dystrybutorzy Polskiej Grupy Górniczej, byli dystrybutorzy rosyjskiego węgla, byli dystrybutorzy innych węgli z innych części świata. No dobrze, ale mamy wojnę, sytuacja w arenie, ale to nie, panie redaktorze. W przypadku węgla mamy wojnę, ale tą wojnę tak naprawdę wywołał sam rząd i dlatego mówię o dance macabre, dlatego że mieliśmy już ze cztery różne pomysły, jak zarządzić kwestią węgla i dostawą tego węgla do polskich domów, tam gdzie jeszcze jest to opalane węglem. Przeszliśmy również przez namawiania prezesa Kaczyńskiego, żeby palić byle czym, byle nie oponami. Znaczy byle czym, tego nie wszystkim byle nie oponami. No więc już mamy pomysł węgla brunatnego, który ma być sprzedawany dla bezpośrednich odbiorców, co jest w ogóle koszmarem, dlatego że to jest bardzo toksyczne. To znaczy generalnie nie tylko, że jest problem marznięcia, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że marznąć nie będziemy w domach. Wielu Polaków po prostu będzie paliło czym się da i to jest ci, najgorsze. Którzy mają jakikolwiek pies, bo ci, którzy mieszkają w bloku, nie będą palili, ci bo będą nie mają. Płakali i płacili, nie mają panie wyjścia. Pośle, ale mamy ustawę węglową. Ona się sprawdzi? Znaczy wie pan, no w jakim stopniu przeszła przez ona, Sejm bardzo jest takim, tylko proszę pamiętać, że ta ustawa węglowa jest takim elementem takiego całego procesu zatykania dziur w dnie, które przecieka. I jedną z nich jest, oczywiście myśmy się wstrzymali jako opozycja wobec tej ustawy węglowej, dlatego że ona w ogóle wypacza ideę wolnego rynku, pewnego ja funkcjonowania. Ja bym się zgodził z panem, ale jak jest wojna, to ale nie ma wolnego rynku. Ale tą wojnę w węglu to wywołał Mateusz Morawiecki, nie żaden Putin. Putin nie zablokował dostaw węgla. A pamięta pan taki filmik z Donaldem Tuskiem, który siedział w samochodzie i pokazywał przez szybę na transport węgla i mówił, dlaczego jeszcze rosyjski węgiel do Polski trafia. On no tak, też mobilizował premiera, tylko, żeby ten węgiel nie jeździł do Polski. Oczywiście, tylko ja przypominam, że przed rządami PiS-u tego węgla rosyjskiego przyjeżdżało do Polski 5 milionów ton, a za PiS-u to doszło do 13 milionów ton i w ostatnich latach tak naprawdę około 8 milionów ton. Czyli proces, że tak powiem, narastał, ale dobrze powiedzmy jeszcze wprost. Między innymi ludzie związani z takimi politykami jak Krzysztof Tchórzewski, jego rodzina, czy Arkadiusz Czartoryski, człowiek z Ostrołęki, zarabiali na imporcie ruskiego węgla. I to, żeby to było tak, że oni sobie jeżdżą ciężarówką i przywożą węgiel z Kaliningradu. Ale to byli przedsiębiorcy, którzy dostarczali do elektrowni Ostrołęka, za którą stoi między innymi minister Tchórzewski. Nie politycy, tylko ktoś, kto jest... Niech pan zajrzy, mogę panu podać nazwy konkretnych firm, gdzie w jednej z nich funkcjonuje pan Tchórzewski jako jeden z właścicieli firmy, która dostarczała do Ostrołęki węgiel rosyjski. Więc jeśli mówimy o Donaldzie Tusku, to też trzeba patrzeć na bardzo szeroki kontekst, bo to jest kilka różnych kwestii. Tylko kończąc temat, wie pan, że węgla polskiego no jest mało. Zgoda. Tak? Nie ma, bo zamykaliśmy kopalnie systematycznie od 20 lat.
PiS zamknął kilkanaście i to też dzisiaj, dzisiaj Konfederacja, premierem, który to zrobił, no tak, ale bardzo to, krytykowany tak, za to ale przez też górników. Dobrze wiemy, niech pan popatrzy, ile tego węgla tak naprawdę w Polsce, w polskiej energetyce jest potrzebne. I jest mniej więcej tyle samo, ile się wydobywa. I dlatego były obkurczane zdolności wydobywcze w Polsce, dlatego, że tego węgla jest tam 40 parę milionów potrzebne do energetyki i tyle. A dobrze wiemy, że ten węgiel, którego będzie brakowało, przez który mogą ludzie marznąć, przez co mogą ludzie marznąć, to jest węgiel, którego nie ma w takich ilościach w Polsce. A jeszcze pikanterii dodaje fakt, że i czy to prezydent Duda, czy premier Morawiecki przez ostatnie lata w takim opętańczym sporze z Komisją Europejską udowadniali, że Polska stoi na węglu i Polska nie będzie się transformować energetycznie, bo tego węgla to my mamy na 200 lat. Teraz przychodzi wojna na Ukrainie, wojna w Ukrainie, przychodzi konflikt z Rosją i nagle się okazuje, że bez rosyjskiego węgla to my niestety marźniemy. Tak? Może no więc polityka jest ten unijna była na 200 błędna, lat? To zresztą premier mówił po, na nie, konferencji. Bo to były uproszczenia i problem polega na tym, że w tych uproszczeniach potem giną ludzie, znaczy giną problemy ludzi. I stąd mamy sytuację, gdzie najpierw Polska Grupa Górnicza niszczy cały rynek taki prywatnych przedsiębiorców, a teraz nagle okazuje się, że jak już tych prywatnych przedsiębiorców nie ma, to huzia na juzia, to teraz samorządy będą zostawmy robiły węgiel problem. I przejdźmy do rozwiązywały problem. Po co, panie pośle, wniosek o komisję śledczą w sprawie dawnej sprawy, myślę o taśmach z restauracji u Sowy i przyjaciół. Czy taka komisja w ogóle ma sens? No ma sens, jeżeli popatrzymy na kontekst tych informacji, które pojawiły się w tym tygodniu w Newsweeku, bo jeżeli mówi te, które świadek... później Zbigniew Ziobro upubliczył. Okej, okay, ale jeżeli ten świadek mówi, sprzedawałem nagrania do Rosjan, w dorozumieniu jakichś służb rosyjskich i tak dalej, i jest to w dokumentach ze śledztwa, tenże świadek uzyskuje status małego świadka koronnego, czyli to oznacza, że to, co mówią na przesłuchaniach, zostało potraktowane poważnie przez prokuraturę. Choć a Marek Falenta mówił, że tej sprzedaży nie było, a został przebadany wariografem, czyli można powiedzieć, że to on mówi prawdę, no tak. bo W się wariografem nie badał, nie poddał. No więc, ale to znowu, dlaczego trzeba to naszym zdaniem podnieść? No bo to jest poważna kwestia, bo jeżeli to jest tak, że służby rosyjskie mogą dzisiaj wpływać i ewentualnie wpływały w 2015 roku na w ogóle wybory polityczne, no bo nie ma się co oszukiwać, afera podsłuchów z restauracji Sowa i Przyjaciele tak naprawdę dołożyła bardzo znaczny element do rozstrzygnięć wyborczych w 2015 roku. No więc jeśli ten wątek rosyjski gdzieś się pojawił w zeznaniach gościa, który został małym świadkiem koronnym, czyli prokuratura uznała, że jego słowa są wiarygodne, to przeanalizujmy to na komisji śledczej. Zobaczmy, gdzie prokuratura poszła z tym wątkiem. Czy to zostało umorzone? Prokuratura cały czas to bada. No nie wiadomo, czy bada. Nie wiemy tego. Panie pośle, że komisja, żeby miała sens, to musi coś zrobić. Mamy rok do wyborów. Czy przez rok w ogóle taka komisja obserwujemy scenę polityczną, wiemy, czy te komisje działały dobrze, czy nie. Myślę, że poza tą pierwszą Rywinowską to tak naprawdę pozostałe niewiele wniosły. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Czy przez rok cokolwiek tutaj się uda zrobić? Rywinowska, to tu się nie zgodzę, bo jeżeli nawet komisja do spraw afery Rywina niczego tam tak bardzo nie pogłębiła tej wiedzy, chociaż to szczerze mówiąc przy okazji pracy tej komisji ujawniły się wiele. Pewne pierwsza kulisy, była. Myślę, ale że Polacy co się to stało? Przypominam panu, że Lewica tak jak utraciła władzę w 2005 roku, to tak naprawdę do dzisiaj do tej władzy nie wróciła. A więc to oznacza, że jeżeli okaże się, że taka komisja ustali pewne fakty, to dla partii politycznej, czy środowiska politycznego, które będzie w to umazane po pachy, to może oznaczać bardzo duże kłopoty i siedzenie w opozycji w kozie przez 20 lat. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Słuchaczom radia dziękujemy, przenosimy się do internetu i czekamy na wszystkich, zarówno w wersji audio, jak i wideo. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to zapytam jeszcze, panie pośle, czy to nie będzie jednak samobój, ale dla Platformy Obywatelskiej, bo to, o czym mówiłem, czyli Zbigniew Ziobro, to, co w środę na konferencji prasowej pokazał, wiele osób mówi, że to będzie strzał w stopy. Ja zacytuję Michała Wójcika, który wczoraj w Polsacie powiedział, że PO się jeszcze zdziwi, jak dużo wyjdzie, jak dużo ciekawych wątków ma ta sprawa. To jeżeli już trzymamy się tego cytatu pana posła, pana ministra Wójcika, to ja powiem tak, to dobrze, że to dzisiaj minister Ziobro wychodzi na konferencję prasową i coś takiego pokazuje i zweryfikujmy to.
I to też dobra okazja, żeby na komisji śledczej powiedzieć, podjęty został ten wątek rzekomych łapówek, czy nie został podjęty przez prokuraturę. Toczy się jakieś śledztwo, czy też umorzono to i wyłączono. I tylko dzisiaj, znaczy wbrew pozorom uwolnienie takich, no niestety trochę takich, jakby to powiedzieć, takiego szlamu dziś, o wiele jest bardziej korzystne dla Platformy Obywatelskiej, niż taki szlam wyleje się na kilka tygodni przed wyborami. Tak, pisze wprost, i ludzie będą myśli, że bliscy Donaldowi Tuskowi politycy właśnie uważają, że to było zdetonowanie bomby. Znaczy ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby w ogóle powiedzieć sobie, czy Rosjanie mają wpływ dzisiaj na to, co się dzieje w polityce. I mówię, pewnie każdy z nas w domu, dyskutując o tym, ma swoje teorie. Dyskutując przy obiedzie, przy różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych, no bo prawda jest taka, że nasze taki marsz w kierunku polexitu, czyli, nie wiem, odwrócenie się od dialogu z Komisją Europejską odnośnie KPO, niespełnianie kamieni milowych przy KPO, to zaraz o to zapytam za chwilę jeszcze. Budżet cały, ale siedmioletni, to wszystko może dla niektórych być podstawą do mówienia, my mamy do czynienia dzisiaj z ruską agenturą, która chce nas wyrwać, wyrwać z orbity Unii Europejskiej. I tak? Jedna z konkluzji tego szczytu wczorajszego też jest taka, że właśnie rosyjska agentura znów w Europie zdobywa przyczółki. Skończy ale mówi pan o Węgrzech, to już nie od dziś. A myślę, że o wielu krajach. Francja też alarmuje, że u nich jest bardzo źle, jeśli chodzi o te sprawy. Kogo umoczy najbardziej taka komisja? Kto na niej najbardziej straci? Komisja śledcza. Myślę, że wszyscy się ubrudzą. To nie ma tak. To szambo może polać się po wszystkich. Natomiast uważam, że lepiej dzisiaj się ubrudzić i na okres wyborów mieć już odprasowane garnitury i rozmawiać z wyborcami o inflacji, o rosnących ratach kredytowych, o tym, jak żyje się nauczycielom, jak wygląda służba zdrowia, niż cały czas się taplać w szambie pod tytułem ktoś coś powiedział i nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda. Raz mówi się, że świadek jest wiarygodny, drugi raz, że nie do końca. No właśnie, a dla pana jest wiarygodny, czy nie? Znaczy ja wolę, czy wie pan, no, po pierwsze nie mam takiej natury prokuratorskiej, więc trudno mi to ocenić. Ja rozumiem, że jak ktoś jest pod brzemieniem pewnych zarzutów i ma w perspektywie odsiadkę na ileś lat w więzieniu, to gada różne głupoty. Mam znajomego, którego aresztowano o 7 rano, czy tam wyprowadzano z domu o 7 rano 6 czy 5 lat temu, profesora prezydenckiego pod zarzutem, że niby łapówka, że sprzeniewierzył jakieś publiczne pieniądze i co? I po 6 latach grzecznie prokuratura się z każdego zarzutu wycofała, ale między innymi podstawą tych zarzutów było to, że inny gość przyciśnięty w areszcie tymczasowym zaczął opowiadać niestworzone rzeczy tylko po to, żeby się wybielić. Ostatnie pytanie, niezależnie od sensu. Myśli pan, że taka komisja powstanie? Jak będzie głosowanie w Sejmie, jeśli rzeczywiście ten wniosek będzie poddany? Przypuszczam, że PiS na to nie pozwoli, żeby powołać tą komisję, ale mam nadzieję, że w kolejnej kadencji wrócimy do tego tematu, bo moim zdaniem to jest bardzo poważna kwestia. To dlaczego w 2015 ten wniosek Platforma odrzuciła? To nie był wątek wtedy, no tak, ale to też mogę zapytać, a dlaczego w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość, jak tak bardzo chciało powołać tą komisję, nie powołało jej zaraz po zwycięstwie, tak? I jakby sprawa całej afery Sowy i Przyjaciół gdzieś zniknęła. Ja nie potrafię się tłumaczyć, bo nie byłem w tym czasie ani w Platformie, ani w Sejmie. Ale rzeczywiście Platforma wtedy była na nie. Znaczy myślę, że wtedy był tak naprawdę wątek ten z ośmiorniczkami, z cytatami, łącznie z Morawieckim i wieloma innymi politykami. I jakby wtedy uważano, że to jest tylko kwestia pewnego takiego, że ta komisja tylko będzie jeszcze bardziej ujawniać takie kulisy uprawiania polityki. Ten wątek rosyjski gdzieś wtedy zszedł na boczny tor, a dzisiaj on po prostu wraca. Ale przecież Donald Tusk kiedyś, pamiętam, mówił w Sejmie, że ta afera była pisana cyrlicą, ale ta sprawa została wyłączona, a potem już przejął władzę PiS. No to czekamy na decyzję. Mówimy o premierze, to ja zacytuję premiera z wczoraj, powiedział, że kamienie milowe są bliskie wypełnienia, zostało nam 5-10%. Wierzy pan premierowi, te pieniądze z KPO będą wreszcie w Polsce, może nawet w tym roku? No przecież dobrze wiemy, o co jest spór, jeśli chodzi o KPO. Spór jest o to, że zdaniem Komisji Europejskiej standardy praworządności w Polsce nie są spełnione. Chodzi oczywiście o tą Izbę Dyscyplinarną, teraz ona się nazywa Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.
to, że są tam po prostu powoływanie ludzie z poruczenia Zbigniewa Ziobry i środowiska PiS-u i nie ma nic to wspólnego z praworządnością. I ten kamień milowy pod tytułem praworządność, to prześladowanie tych sędziów a la sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn i kilku innych tylko za to, że są nieprawilni zdaniem Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, powodują to, że Polacy nie mają szansy, polskie samorządy, polscy przedsiębiorcy, Polacy nie mają szans po prostu na KPO. Jeżeli to nie zostanie zlikwidowane, to te opowieści pana premiera, ja pamiętam, jak pan minister Buda też na Twitterze sygnalizował, że już jutro będzie KPO zatwierdzone. I co? Mija półtora roku. Ja przypominam, że takie kraje jak Włochy, Niemcy w tej chwili na potęgę na przykład wymieniają na pompy ciepła systemy grzewcze w domach za pieniądze z KPO. A my gdzie jesteśmy? My jesteśmy cały czas w dyskusji, czy Tuleja będzie pracował, czy nie będzie pracował. Narracja rządowa jest taka, że to Bruksela nie chce, żeby te pieniądze do Polski przypłynęły. Mateusz Morawiecki zgodził się na powiązanie funduszy europejskich z praworządnością. Zgodził się na to na jednej z rad europejskich i to jest jakby też kłopot dla niego. No więc on teraz będzie opowiadał różne rzeczy. Będzie jeszcze bardziej pisowski od PiSu, żeby się uwiarygodnić, bo myślę, że w PiSie pamiętają, że on się na to zgodził. Pan mówi o polexicie. Czy taka decyzja Brukseli, która nie przyzna nam tych pieniędzy, nie będzie właśnie takim kamieniem, który ruszy lawinę, że Polacy zmienią swoje sympatie i nagle powiedzą, że my nie chcemy być w takim czymś jak Unia Europejska, która traktuje nie wszystkich jednego. Ale tak się zaczął Brexit, tak? Obrzydzaniem do Unii Europejskiej przez polityków. I myślę, że dzisiaj, gdybyśmy tak spytali w konfesjonale wielu z tych polityków, którzy wtedy tak bójczucznie wytrząchali garścią przeciwko instytucjom europejskim, to myślę, że dzisiaj po tym wszystkim, co widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, no zawróciliby z tej drogi. Nie wszyscy chodzą do konfesjonału. Polska zawróci z tej drogi za rok, jak będą dobre wybory na jesieni, opozycja demokratyczna przejmie władzę i to wtedy parę dni będziemy mieli te pieniądze. Panie pośle, jest pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony. Dlaczego odszedł szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego? Ma pan jakieś informacje? To bardziej niepokojące komisja do spraw służb specjalnych. Ja wiem, ale może służbami. Ma pan jakieś wieści. Nie, znaczy wie pan, no prawda jest taka, że po tym, co zrobił Antoni Macierewicz w 2016 roku w służbach wojskowych, to zostało wszystko tak zniszczone, ale to samo i cywilne. Ludzie przypadkowi, jacyś policjanci przychodzili do służb. No to dzisiaj w ogóle nie mówimy o służbach. Znaczy poza tym, że są jakieś tabliczki na budynkach, to niewiele z tego więcej wynika. I to jest jakaś tam kłótnia w rodzinie, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, szkoda się tym zajmować. Bardziej bym się zajmował scenariuszami ataku na Polskę ze strony Rosji, to jest moim zdaniem ważne, a tam jakiś jeden Iksiński, drugi Iksiński. No wie pan, rozmawiamy w Komisji Obrony z różnymi ekspertami, może nie jest to szybka decyzja, ale to też, jeżeli nawet coś powiemy sobie, że Rosjanie będą w perspektywie, powiedzmy, 10 lat gotowi na dalszą ekspansję, bo moim zdaniem ta wojna ich bardzo przeorała jako armię, ale za 10 lat, to my też mamy 10 lat na to, żeby się przygotować, żeby bardziej racjonalnie kupować sprzęt, patrzeć na to. Pan minister Błaszczaka robi zakupy za dużo. Za dużo jak na to, na ilość ludzi. Ja rozumiem, że jeżeli czołgi postsowieckie zostały odesłane na Ukrainę, to trzeba to czymś uzupełnić, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego trzeba kupować 1500 czołgów, tak? Jeżeli nie mamy Ukraina do tego pokazała, żołnierzy. Że czołgi są istotne. Tak, ale ja panu przypominam, że cała Rosja ma około chyba 3 czy 4 tysięcy, miała przed wojną 3-4 tysiące czołgów, a obszar jest dużo większy, dużo więcej frontów i dużo więcej sąsiadów niż Polska. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie mieć czołgów, ale mamy Leopardy, dość dziwnie wybrane Abramsy, bo nie było żadnego przetargu. Jakby my dzisiaj przede wszystkim dwa zarzuty stawiamy panu ministrowi Błaszczakowi, panu premierowi Błaszczakowi. Po pierwsze, bardzo niejasny system wyboru uzbrojenia. Tam nie ma żadnego przetargu. Tam nie ma choćby postępowania konkurencyjnego. Tam nie ma choćby porównania kilku rodzajów. On się tłumaczy, że sytuacja jest awaryjna, no bo nie, jest wojna. Sam pan powiedział, że mamy zagrożenie. Dobrze, mamy, ale można było to robić od kilku lat. Znaczy ja przypominam, że obrona przeciwlotnicza to są decyzje dosłownie ostatnich 2 lat. Znaczy do dziś dopiero pierwsze Patrioty mają przyjść, dopiero pierwsza Narew ma przyjść. Także to jeszcze niczego nie ma fizycznie, co powinno już dawno być. A minister Błaszczak razem z ministrem Macierewiczem to jest historia 2016 roku. Także to nie jest tak, że nie można było pewnych rzeczy na spokojnie zrobić. Ale jest drugi zarzut. Brak polonizacji. Znaczy my kupujemy tak naprawdę sprzęt w skrzyniach, w pudełkach
i wstawiamy go do polskiej armii, ale nie gwarantujemy po pierwsze, że remonty, potem naprawy tego sprzętu będą wykonywane w Polsce i że polski przemysł obronny będzie miał jakikolwiek udział, bo wygląda na to, że Koreańczycy po prostu przywiozą co swoje, a jeżeli będą chcieli cokolwiek robić w Polsce, to znowu zrobią to własnymi siłami, w ogóle się nie będą liczyć z tymi zakładami zbrojeniowymi, które są w Polsce. Przemysł obronny rzeczywiście przez ostatnie 30 lat nie był dopieszczany, tak to ujmę jeszcze. Nie, dopieszczany to był, panie redaktorze, jak były tylko groźby strajków, natychmiast walizka pieniędzy z PGZ-u do Meska. Jeszcze jedno krótkie pytanie a propos wojny na Ukrainie. Grozi nam fala uchodźców? Jakaś nowa, duża? Myślę, że nawet jeżeli nam grozi, nie wiem, milion uchodźców, którzy znowu będą chcieli się wycofać, to my tak naprawdę już, można powiedzieć, mamy naoliwiony system i taki, że samorządy potrafią się z tym podołać i Straż Graniczna. Nie przypuszczam, żeby to była jakaś fala, która zostanie u nas na zawsze, a też biorąc pod uwagę, że ci Ukraińcy, szczególnie Ukrainki, które w Polsce funkcjonują, zaczynają się jakoś tam wtapiać w nasze społeczeństwo. W klasie mojego syna tu w Warszawie chyba 1/3, 1/4 klasy to są dzieci Ukraińców i ukraińskiej i normalnie się uczą jak równi z równymi. No. Także to moim zdaniem jest już pewien krajobraz, który w nas pozostanie i nie jest to źle z punktu widzenia naszych problemów demograficznych. To, że wpływa nam kilkaset tysięcy czy tam ponad milion Ukraińców, często młodych, kobiety. Wzrost sprzedaży i konsumpcji jest widoczny, także dzięki temu. Panie pośle, mamy dwie minuty do końca naszego programu. Ja zapytam pana o decyzję za rok. Będzie pan pewnie kandydował, prawda, w wyborach? Mam nadzieję. To z jakich list? Mam nadzieję, że z Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym, żeby kiedyś była to... Znaczy, wolałbym, żeby to była jedna lista, ale boję się, że będzie to trudne do stworzenia. Mhm. Czyli chodzi o to, że będzie lista PSL-u, Lewicy i osobna Koalicja Obywatelska, tak? Może tak być. Znaczy, PSL spodziewam się, że jednak z Polską 2050 jakoś się porozumie co do większego zbliżania. Boję się, że będzie kłopot. Z list Koalicji Obywatelskiej, na który wpływ na pewno będzie miał Donald Tusk, no, który mówił, że nie wpuści tam nikogo, kto miałby inne niż on zdanie na temat ustawy aborcyjnej. Tak. A pan kiedyś przynajmniej był konserwatystą. No myślę, że jestem nadal, ale to nie mnie oceniać do końca. Chciałbym tak być postrzegany, oczywiście. Znaczy, ja nie ukrywam, że jakby pozostaję przy takim poglądzie, że życie człowieka jest warte ponad wszystko. I to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że no od 2017 roku, od wyroku Trybunału, no mamy... Dwa lata dziś mijają. No, więc dwa mówi lata. O tym ostatecznym, 2020. No mamy, od 2020 roku mamy już kompletną masakrę. No i dobrze wiemy, że dzisiaj funkcjonują dwa światy i tak się nie da w cywilizowanym kraju tego utrzymywać. Znaczy, PiS zdemolował ten kompromis aborcyjny z 93 roku. No ja rozumiem, że on dla takich bardzo konserwatywnych, ultrakonserwatywnych polityków jest nie do zaakceptowania i zawsze o tym mówili, ale z drugiej strony mówiąc, mimo że pan ma konserwatywne podejście do życia, uważa pan, że Donald Tusk na listę pana przyjmie? Myślę, że tak, bo w ogóle praca nad ustawą, żeby zmienić ustawę aborcyjną, będzie dużo bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, bo po pierwsze mamy Andrzeja Dudę, który po wyborach parlamentarnych dalej zostanie prezydentem, a to on musi złożyć podpis. I Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, który będzie powtarzał, że przecież powiedział, jak on to widzi w 2020 roku. Więc myślę, że jest kilka o wiele poważniejszych rzeczy, które mogą nas różnić w Koalicji Obywatelskiej, albo jak bardzo coś zrobimy, zobaczymy, niż aborcja. No ale rozumiem, że aborcja też jest tematem, dramatem wielu kobiet i to, że one dzisiaj muszą to robić partyzancko poprzez jakieś tabletki albo wyjeżdżanie poza granice naszego kraju. No to jest najgorsze, co Paweł może nas spotkać. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem, a widzi siebie na listach koalicji także i za rok. Dziękuję, panie pośle, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.